kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Rozpoczynam nagrywać i wyszło słońce, specjalnie dla nas. No to co, chyba zaczniemy od hola spożywczego. Nie wiem co to jest, bo nie ja zamawiałam. Krzysiek, słuchajcie, zamówił zakupy z Frisco. Jakieś miało być uzupełnienie zapasów, jest pół kuchni, także zaraz sobie rozpakujemy. Ja nie wiem co to jest, więc wiecie, będzie hol niespodzianka. No i trzeba to wszystko pochować, popakować. Krzyśkowi, słuchajcie, bardzo ostatnio spodobało się zamawianie z Frisco. Powiedział, że mam nie jeździć do Lidla, że on będzie zamawiał spożywkę. Jak sobie życzy? Ja, słuchajcie, akurat lubię zakupy spożywcze robić sama, w sensie widzieć wszystkie produkty. Natomiast no, on tutaj jest jakoś zachwycony, zadowolony, także dobra, rozpakowujemy, sprawdźmy, co to takiego. No ja, słuchajcie, dzisiaj zastanawiałam się, czy nagrywać, dlatego że dopiero wyszło słońce, wcześniej był taki pochmurny poranek, a chciałabym zrobić test korektora pod oczy tego drugiego, który dostałam. Także co? Zakupy spożywcze, czas start. Papier toaletowy razy dwa, bo w tym momencie nie ma u nas wcale, więc jest super. Będę, słuchajcie, po kolei tymi paczkami jechać, bo no mówię, nie wiem co tam jest, zaraz sami się przekonamy. Pierwsza paczka, zakupy z Frisco, nie wiem czy mówiłam, chyba mówiłam. O, warzywa, patrzcie go, pieczarki. Także, słuchajcie, to jest hol spożywczy po męsku. Cukinia? On kupił cukinię? Papryki. Słuchajcie, bardzo ładne, nie są obite, nie są, wiecie, podgniłe. Cukinia tak samo, więc spoko. Druga cukinia też jest fajna, twarda, taka, wiecie, chrupiąca. Pomidory. Pomidorów ja do lodówki nie chowam. Zobaczymy, jak w smaku. Ja na ten moment preferuję małe pomidorki, ponieważ one dla mnie jedynie mają smak. Brokuł. Żywy. Rzodkiewki będę... Będę robić twarożek, słuchajcie, jaki ładny kolor. Jakie piękne światło nam się zrobiło. Super, będę robić twarożek. I tutaj na dole mamy jeszcze cebulę. Mówiłam mu, żeby na pewno kupił cebulę, bo wiecie, akurat u nas cebuli idzie sporo. Jeszcze jedna cebula. Co, Mariuszek, ty jesteś znudzony już, tak? Dalej. O, to ostatnio kupił i to było przepyszne. I to, słuchajcie, jest suszona wołowina. Teriyaki, naprawdę to jest bardzo dobre, ale malutkie. Chia, ponieważ jak przestanę jeść słodycze, to będę robić, w sensie takie ze sklepu, to będę robić różne desery domowe. Ogórki konserwowe, chrupkie, z krakusa, proszę. Tutaj mamy cztery pulpy, passaty, mutli, nasze ulubione. Bo my, wiecie, zawsze jak robimy zakupy spożywcze, ja zawsze jak robiłam, jak jeździłam do Lidla, to zawsze kupowałam te pomidory, żeby one u nas były na zapas. To jest taka rzecz właśnie, która u nas musi być na zapas w lodówce. Coś ja się czuję, jakbym święta miała dzień dziecka. Oven baked, więc prawie fit, nie? Orzechy laskowe, malutkie jakieś. Ale orzechy warto mieć. To właśnie, wiecie, taki mały sneak peek, jeśli chodzi o moje desery. Będziemy sobie, słuchajcie, razem chyba gotować te zdrowe desery. Dajcie znać. Jeśli chcecie, żebyśmy sobie razem tutaj na kanale robili zdrowe desery, zostawiacie mi teraz komentarz. Teraz, nie ma co czekać na koniec filmu, zostawiacie mi komentarz pod tym filmem. Zdrowy deser daj. A to co? To jakoś inaczej zapakowane. O, teraz mnie rozczulił. Papaję mi kupił. Nie wiedziałam co to, bo taka malutka. Ale papaję mi kupił. Twarda jak cholera, więc pewnie będzie dojrzewać do czerwca. Ale... Serio, czuję się jakby to były jakieś prezenty dla mnie. Trzy paczki jajek i co mi się podoba, że są zapakowane i zobaczcie, są gumką złapane. Także trzy paczki. No jajek to już mamy zapas teraz. Dobra, tutaj mamy owoc. O! Mamy pomidor. No trochę mnie jednak zna chłopaczyna. Pomidorki, mamy banany. To też sobie tutaj zostawię. Jabłka. O, te są fajne, bo ostatnio kupił właśnie
przyszły w spoko stanie, ale były takie miękkie. My lubimy twarde, takie soczyste jabłka. A tamte trochę były jak gąbka. Dwa ogóreczki. Jezu, jeszcze nie koniec, słuchajcie, jesteśmy w połowie. Halo, co to za prześwietlenie? Aparacie. A, dobra. Tutaj mamy oddzielnie zapakowaną pastę do zębów i sól do zmywarki, bo nam się kończy. Tutaj mamy z kolei oddzielnie zapakowane mrożonki i ta opcja mi się podoba, bo wiecie, papier by popłynął. I tutaj mrożonki, szpinak, mieszanka chińska musi być. Co tu dalej mamy? Warzywa na patelnię z suszonymi pomidorami. Wow, nie widziałam takich z Horteksa. Brokuły, różyczki muszą być zawsze. To też te z suszonymi pomidorami. Mam nadzieję, że będą dobre. Mieszanka chińska. Warzywa na patelnię z przyprawą włoską. To ostatnio u nas były. Hops. Ostatnie też z przyprawą włoską. Ej, w ogóle teraz zauważyłam. Nie wiem, jak wam to pokazać, że tu w reklamówce na dole. Na dole jest lód, czajcie, żeby to przetrwało. Sorry, pewnie większość z was to wie, ale ja tego nie wiem, bo my nie zamawialiśmy nigdy tak zakupów. Raz zamówiliśmy i byliśmy niezadowoleni. A tutaj powiem wam naprawdę pozytywne zaskoczenie. I ostatnia szatka to na biały, czyli mamy mozzarellę light, z mozzarellę też muszą być. Grana padano. Jaki ładny. Zobaczcie, grana padano. Do zmielenia w termomiksie. I ostatnia rzecz, o której mi mówił podekscytowany. Wiecie, bo Krzysiek jest taki, że on zakupów niby nie lubi, ale jak ma nastrój, albo właśnie jak ma czas, albo jak jest głodny, to idzie na zakupy spożywcze, tak wiecie, nie jak ja, że to, tylko on sobie tu popatrzy, tu poczyta. A że zamawiał to z pozycji komputera i miał czas, to właśnie mi wczoraj wieczorem mówił, wiesz, zamówiłem nam śledzie. Co? Śledzie? Bo on jakoś nie jest i nigdy nie był śledziowy. Tak, zamówiłem nam śledzie w sosie kurkowym. Więc słuchajcie, mamy śledzie w sosie kurkowym. Także ja teraz to wszystko rozpakowuję. Bardzo ładne zakupy. Myślę, że no, spisał się tutaj idealnie. My wiecie, mięsa w markecie nie kupujemy, więc mięsa tutaj nie ma. Natomiast no, myślę, że jesteśmy zatowarowani na długi czas teraz już. Te chipsy to nie wiem, o co chodzi, ale miło. I papaja. No także spoko. Jestem zadowolona z tych zakupów. Krzysztofa dzisiaj nie ma, więc Krzysztof, nie słyszysz, nie daję ci okejkę i pakuję. Rozpakowuję właśnie zakupy. Tutaj zostawiałam rzodkiewki na twarożek, ale nie wiem, czy znacie ten patent, co zrobić, żeby rzodkiewki były zawsze takie kruche, jędrne, soczyste. Po prostu wrzucić je do wody, do słoika, zamknąć i wtedy do lodówki. No dobrze, moi drodzy, jestem. W ogóle teraz jak się tak na siebie patrzę w podglądzie, dajcie znać, co myślicie o mnie w tym kolorze. Teraz będę za każdym razem o to pytać, ale jestem ciekawa, co myślicie o mnie w tym kolorze, w tym odcieniu takiego niebieskiego, który jest delikatnie, mam wrażenie, zmieszany z szarym. No teraz jeszcze nie mam make-upu, więc myślę, że to będzie, wiecie, jak najbardziej takie realne. Ja tak jak na siebie patrzę, to powiem wam, że lepiej się czuję w tej takiej zielonej self-care club. Tak mi się wydaje, że w tamtej po prostu wyglądam jakoś bardziej promiennie. Dobrze, kochani, co dzisiaj robimy? Dzisiaj będzie test korektora. Pokażę wam już, jakiego korektora konkretnie. I trochę się go obawiam. Dlatego też mam dzisiaj domowy dzień i cieszę się, że będę testować, wiecie, w domu ten produkt. Dlatego, że to jest kolejny korektor, którego Aga zrobiła mi próbkę. I to jest korektor Eveline, ale... To jest korektor w odcieniu 02 Light Vanilla. Ja nigdy nie wybieram odcieni waniliowych. Aga mówiła, że dla niej jest jasny, więc myślę, że mogę być pandą. Tak wygląda ten korektor. Liquid Camouflage Waterproof Formula. 24 godziny. Full coverage. Przeczytamy, co mówi producent. Eveline Liquid Camouflage korektor. A, okej, okay, dobra. No i cóż my tu mamy? Kosztuje około 25-30 zł w internetach.
I teraz, co tu mówi producent? Korektor pod oczy i na niedoskonałość o bardzo mocnej pigmentacji. Ja osobiście się takich korektorów pod oczy boję, na niedoskonałość jak najbardziej. Posiada duży stopień krycia, przez co z powodzeniem zakrywa wszelkie zmiany pigmentacyjne. Jego przyjemna konsystencja z łatwością się rozprowadza i blenduje. Formuła produktu jest wodoodporna i niezwykle trwała. W składzie korektora znaleźć można nawilżający kwas hialuronowy, olej jojoba, witaminę B5. Korektor posiada duży, wygodny aplikator w formie błyszczyka, dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Poczekajcie, tu akurat mam na kokolicie. Tak wygląda opakowanie tego produktu. Faktycznie w formie błyszczyka myślę, że jest bezproblemowe. Kamuflaż, pełne krycie. Jak ja to słyszę, to ja się po prostu boję. Boję się efektu, ale też w dłuższym rozrachunku czasowym obawiałabym się tego, czy mi nie obciąży i czy nie przesuszy skóry pod oczami. Takie jest moje pierwsze spostrzeżenie. Kamuflaż jak najbardziej na niedoskonałości. Zobaczymy, jak będzie wyglądał u mnie pod oczami. Także testujemy sobie. Najpierw oczywiście w ogóle tak, ja już się przygotowałam, kochani. Umyłam pędzelek, namoczyłam gąbeczkę, więc wszystko jest. Najpierw oczywiście podkład. I podkład to będzie u mnie Liquid Control, również Eveline. I ja mam w odcieniu 0,35 Natural Beige. Tak wygląda ten podkład. Proszę. Wstrząsnę go sobie, bo tutaj jest dopisek przed użyciem wstrząsnąć i za każdym razem faktycznie to robię, żeby mi się tu wszystko dobrze wymieszało. Jest to podkład lekki, bardziej wyrównujący koloryt niż kryjący, chociaż to krycie można stopniować, można go dokładać, wygląda ładnie, ładnie się nosi przez cały dzień, nie ściera się nierównomiernie. Ja go bardzo lubię. To chyba jest mój ulubiony podkład. Dobra, jedyny jaki mam. Ale no, na pewno nie jest to podkład dla wszystkich. Nie jest to podkład dla osób, które chcą mocnego krycia, bo on takiego absolutnie nie daje. Także rozprowadzam sobie podkład. Dzisiaj wyjątkowo omijam okolice oczu, no bo pod oczy pójdzie coś innego. Ale wiecie co, z racji tego, że ta formuła jest, podkładu jest taka lekka, no nie jest mocno kryjąca, to ja też widzicie, po prostu aplikuję go na twarz, ale to też nie jest tak, że mam jakiegoś fisia na punkcie tego, żeby to było równomiernie, bo tutaj mam jakieś prześwity, bo coś. Nie, przez to, że ten podkład jest lekki, on wyrównuje koloryt i widzicie, dla mnie wygląda ok. No dobra, to co, będziemy testować korektor. Bardzo jestem ciekawa. Ja, słuchajcie, aplikuję go pędzelkiem. Też zaraz Wam coś powiem. Aplikuję go pędzelkiem, dlatego że ja się bardzo boję mocnego krycia pod oczami. Ja nie chcę mieć obciążonej tej skóry. To jest skóra, o którą ja bardzo dbam. No faktycznie, kolor jest jasny. Tak wygląda 02 Vanilla. Light Vanilla. Kurde. Pędzelek jest delikatnie wilgotny. No powiem Wam, że jest to na pewno bardziej kryjący korektor, ale wydaje mi się, tak wiecie, jak patrzę, jak go nakładam pędzelkiem, że go sobie można ładnie rozpracować. Ja obawiałam się tej takiej kredowości, pudrowości, natomiast tego nie ma. Oczywiście, wiecie, ja raz jeszcze powtórzę, że ja nakładam zawsze małą ilość korektora pod oczy i ja wolę, zobaczcie, żeby mi te żyłki delikatnie przebijały, natomiast dla mnie ten efekt jest naturalny i ja tak nie dowalam skórze. No i widać różnicę. I ten kolor, wbrew pozorom, może jakbym nałożyła go więcej, byłby dla mnie o dużo za jasny, natomiast zobaczcie, on wygląda bardzo naturalnie. No tutaj nie mam żadnego korektora, tutaj mam korektor, to jest delikatne krycie. Nie wiem, jakby była, jakbym, wiecie, używała tak z opakowania, no bo jednak wtedy można sobie pacnąć. Ja dzięki pędzelkowi mam, wiecie, większą kontrolę, sprawuję większą kontrolę nad tym, ile produktu nakładam, ale wygląda ładnie. Wygląda ładnie i wcale, wiecie, ja też jak słyszę kamuflaż, to mi się kojarzą takie korektory, jak były kiedyś. Takie, wiecie, kredowe. Jak jest kamuflaż, to jest dla mnie kredowy, no ale czasy się zmieniły i kosmetyki się zmieniły i to naprawdę potrafi wyglądać dobrze.
Dla mnie osobiście krycie nakładane, produkt nakładany takim wilgotnym pędzelkiem, on nie daje mocnego krycia, na pewno nie daje pełnego krycia, ale mi się to podoba. Ja nie chciałabym uzyskać takiego, wiecie, mocnego efektu, bo, no mówię, ja się obawiam o tę skórę, ale ładnie wygląda, słuchajcie. Aż mam ochotę na potrzeby filmu zobaczyć, dać go więcej, żeby zobaczyć, czy faktycznie mocno kryje. No bo ja mam tutaj dość mocno widoczne te żyłki pod oczami, ale wygląda ładnie. Widzę jakby, wiecie, jeszcze te żyłki, tutaj delikatne zasinienie, ale to jest takie delikatnie widoczne. No nie rzuca się tak w oczy jak wcześniej. Bardzo podoba mi się konsystencja tego produktu i jest dla mnie zaskakująca. Obawiałam się go. A wychodzi na to, że nie było czego. Zobaczcie, ja go sobie zaaplikowałam pędzelkiem, delikatnie wklepię gąbeczką. Wiecie, tutaj i sposób aplikacji, i też ilość produktu oczywiście, że ma znaczenie. Natomiast no, ja mam go, wiecie, w pojemniku na soczewki i, no, i nie dam rady go inaczej zaaplikować. Wiem, że nie wiem, no, nakładany palcem, czy właśnie tą pacynką, no to byłby mocniejszy efekt, ale powiem wam, że podoba mi się. Bardzo mi się podoba. No jestem zaskoczona. Jestem zaskoczona i to jest, wiecie, kolejny raz taki dla mnie przykład, taka nauka, że kosmetyki drogeryjne się zmieniły. Na przestrzeni lat się zmieniły. Ja też nie mam ogromnego doświadczenia w testowaniu takich produktów. Dlatego też właśnie obawiałam się tego kamuflażu, ale chodzi na to, że nie było czego. Także tak wygląda jedna cieniutka warstwa i tutaj, jak widziałyście, w kąciku delikatnie dołożona taka druga, minimalna, na wilgotnym pędzelku rozklepana wilgotną gąbeczką, więc podoba mi się. Całość oczywiście przypudruję sobie tym pudrem z Belle, również drogeryjny. Zobaczymy, jak będzie się nosił ten korektor w ciągu dnia, czy on mi nie powchodzi w zmarszczki. Ale tak jak mówię, ja nie czuję tu żadnego obciążenia właśnie tej kredowości, tego kamuflażu. Ciekawe jak będzie się miała trwałość do tego, że to jest kosmetyk wodoodporny. Jak w ogóle się będzie go zmywać? No mam nadzieję, że dobrze, że wiecie, nie zostanę z tym korektorem na tydzień. Ale na pierwsze wrażenie znowu bardzo pozytywne. I ja sobie lubię, wiecie, oddzielnym pędzelkiem w ogóle tutaj właśnie tę okolicę pod oczami zmatowić. I teraz całą twarz maluję. Także no, powiem wam, że pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, zaskakująco pozytywne, bo nie spodziewałam się, że będzie to taki produkt, taki przyjemny. O, także dajcie znać w ogóle, czy znacie ten produkt. W ogóle pod ostatnim filmem, jak testowałam dla was i dla siebie ten korektor pod oczy Neo Makeup, dostałam kilka cennych informacji, dlatego że wy znacie ten korektor. W ogóle znacie te kosmetyki, co jest dla mnie fajne, bo mogę was podpytać. I okazuje się, że mają bardzo fajną kolorówkę według was, ale ten korektor jest problematyczny i mi to też Aga potwierdziła, bo mówię teraz o tym korektorze Neo Makeup, on ma taką, on jest w tubce z taką metalową skówką i wszyscy, którzy się wypowiadali u mnie o tym korektorze, wszystkie dziewczyny, które się wypowiadały, zwracały mi uwagę na to, że cholernie ciężko go wydobyć z tej tubki, że to nie jest fajne. Może i zamysł był dobry, ale on jest tak gęsty i tak skondensowany, że po prostu ciężko jest go wydobyć z opakowania. I jak już się wydobywa, jak już się, wiecie, mocno przyciśnie, no to właśnie wtedy dowala się niebotyczną ilość produktu. No i powiem wam, że o ile mi się sam produkt spodobał, to ja jestem taką osobą, której opakowanie robi różnicę. Wiecie doskonale o tym i mnie opakowanie potrafi zniechęcić albo zachęcić do produktu. Jak ja już od kilku osób to przeczytałam, to słuchajcie, ja jestem zniechęcona, dlatego że ja bym się denerwowała przy każdym make-upie, więc mimo tego, że sam produkt mi się podobał, to raczej go nie kupię. Raczej chyba to nie będzie kosmetyk dla mnie, natomiast chętnie właśnie sobie przetestowałam i zużyję do końca to, co mam. W ogóle to, co mi Aga dała, to mi chyba wystarczy na pół roku, więc wiecie, jakby kolejne testy będą za pół roku, bo ja po prostu używam mało tego typu produktów i też nie maluję się codziennie, tak? Ja robię make-up kilka razy w tygodniu, ale nie codziennie, więc no zobaczymy, kiedy kolejne testy, ale no i ten Eveline, i ten Neo właśnie mi tak, wiecie, pokazały, że kurczę, no drogeryjne kosmetyki teraz w dzisiejszych czasach są też fajne
I ten Eveline mi się też podoba. Bardzo ładnie wygląda przypudrowany, słuchajcie, bardzo ładnie. No i no wiecie, w sensie jak tak sobie do światła robię, no to widać tę różnicę, w sensie gdybym nic nie położyła, a położyłam ten korektor, no widać różnicę, ta okolica po prostu wygląda bardziej promiennie, co mi się podoba. No na ten moment, nie wiem czy mogę się już wypowiadać, nie powchodził mi w zmarszczki, zobaczymy jak będzie później. Ale no, fajnie, fajnie tak sobie wiecie, testować takie małe ilości i wybrzydzać i szukać wad, bo gorzej jak się kupi całe opakowanie, to już wtedy gorzej. Także dziękuję Wam w ogóle, do czego dążyłam, dziękuję Wam bardzo za te informacje o tym produkcie Neo, o jego opakowaniu. Cieszę się, że wiecie, że Wy wiecie, że ja zwracam na to uwagę i dajecie mi znać, przedstawiacie mi całe tło produktu, tak jak ja Wam się staram zawsze przedstawić. I to jest super i bardzo Wam za to dziękuję. Także dajcie znać, czy znacie ten z Eveline, bo wydaje się być naprawdę spoko opcją. W ogóle Eveline w ostatnich latach uważam zrobiło tak kosmiczny progres, jeśli chodzi o kolorówkę, to jest hit. Linia, nasza ulubiona Varietté, chociaż ja to, co ja z tej linii, tusz, no i konturówkę, no to są naprawdę fajne rzeczy. Dajcie znać, co Wy macie jeszcze z linii Varietté, bo tam przecież jest dużo rzeczy i na pewno ktoś coś więcej zna niż ja. Nie mogę tych brwi się ogarnąć. Dobra. Czy malujemy rzęsy dzisiaj? Wiecie co? Nie, nie maluję dzisiaj rzęs, dlatego że w ostatnich dniach właśnie nosiłam ten tusz i on mi się kruszy. A jak testujemy sobie korektor, to nie chcę, żeby on mi się kruszył, żeby wiecie, tę okolicę zaburzał, ale użyjemy sobie, jak znajdziemy, o. Użyjemy sobie tego cienia z Maka Patina. Wszystko jest. No. Żeby coś tam jednak się na tej powiece działo. I tak, kochani, spędzimy dziś razem dzień. Zobaczymy, jak ten produkt się utrzyma. A ja pędzę, lecę robić sobie śniadanie, bo bardzo jestem spóźniona ze swoim śniadaniem dzisiaj. I mam taki czas, w ogóle zauważyłam, że jak jestem głodna, to po prostu zjadłabym konia z kopytami, a później mi ten głód w ogóle przechodzi. Ja teraz już nie jestem głodna, a wiem, żeby wypadało zjeść, więc... Więc tak, pokazuję Wam jeszcze przypudrowany korektor. Tak wygląda. Tak w ogóle dzisiaj wyglądam. Ust na razie nie maluję, mam tylko pomadkę ochronną, bo będę robić śniadanie i zaraz będę jeść śniadanie. A na śniadanie dzisiaj twarożek, skoro są rzodkiewki, skoro jest ogórek. Co prawda nie mamy szczepiorku, ale mamy resztkę jogurtu, który trzeba zużyć. Więc będzie wiosenny twarożek jedzony przy żółtych wiosennych tulipanach. Idealnie. Także lecę, kochani, na śniadanie. Łapiemy się później i później będziemy to ogarniać, bo czas najwyższy. Pytają mnie, jak się sprawy mają. Chodź szybko. Już Wam odpowiadam. Jestem przebrana, dlatego że byłam na takim dłuższym wyjściu z Mariuszkiem i słuchajcie, złapała nas ulewa. To nie był deszczyk wiosenny, to była po prostu ulewa. Przemokłam cała. Jak wróciłam, musiałam go, wiecie, wykąpać, bo był cały w błocie, wysuszyć dobrze, zwłaszcza uszy. Jestem w ogóle przebrana, spodnie, nawet bluza mi przemokła. Kaptura mi po prostu ciekło. Zastanawiam się, jak ja kurtkę wysuszę, bo no, jest cała nasiąknięta. I chciałam powiedzieć, że właśnie z kapturami ściekała woda i mój make-up naprawdę nie wygląda na taki jakby... W sensie wygląda dobrze w stosunku do tego, co dzisiaj przeszedł. W ogóle mi się nie zebrało nic tutaj w załamaniu, jeśli chodzi o korektor. I on się w ogóle jakoś mocno nie starł. Nie wiem, czy to kwestia tej wodoodporności, ale miałam dzisiaj możliwość testów.
Bardzo mi się w ogóle mój make-up dzisiaj podoba. Naprawdę wygląda tak schludnie, więc jestem zaskoczona. Więc wróciliśmy, ogarnęłam pieska, przebrałam się, wrócił Krzysiek, zjedliśmy obiad, zjedliśmy deser. Troszeczkę tak, wiecie, osiadłam, uspokoiłam się już, bo taka byłam rozedrgana. No i zabieram się tutaj za tę szafkę. Jaki jest plan? Po pierwsze chcę się pozbyć pompasów. One są już tutaj długo, za długo. W torebkach jest bałagan, to nie są wszystkie torebki, jakie mam. Mam kilka torebek na sprzedaż na Vinted. Chcę, wiecie, wszystko ściągnąć, zetrzeć kurze, poukładać, poustawiać ładnie te torebki. Tam jest jeden... tu jest w ogóle butelka na wodę. W każdym razie tam jest jeszcze jedna taka torebka, reklamówka na kosmetyki kolorowe z tego roku, jakie zużywam. I muszę gdzieś z tyłu postawić podobną, równie małą, na kosmetyki takie do Denka, bo ja Wam pokazuję regularnie Denko, nie mam gdzie tego trzymać i to chowam za torebkami. I tam jest po prostu bajzel, więc chcę dzisiaj to zrobić. Coś jeszcze miałam dzisiaj zrobić, ale powiem Wam, że jakoś mi się nie chce i w sumie to mi nie ucieknie. Dobra, wypadło mi to z głowy. Chciałam powiedzieć, że zrobię sobie herbatkę i zaraz do Was przyjdę, tutaj wszystko sobie przetrzemy, zobaczymy. Tam w ogóle są takie pojemniki, w których ja mam swoje zapasy kosmetyczne. Zapasy niedawno przeglądałam, więc tam, wiecie, nie ma niczego po terminie. Natomiast no, trzeba tutaj ogarnąć. Już nie mogę się doczekać, aż wyrzucę te pompasy, aż się ich pozbędę, bo po prostu będzie jaśniej optycznie, nie? No, także do roboty dzisiaj. Taka mała rzecz w planie, ale wiecie, chciałam to zrobić, bo no, chcę mieć tutaj po prostu porządek. No i tak, i powiem Wam, że nawet dzisiaj właśnie jak ta burza była i tak dalej, nie było najcieplej, ale zdałam sobie sprawę z tego, że już bliżej niż dalej do porządku w szafie i do porządku w butach. I myślę, że w butach w tym roku zrobię czystki, bo już dorosłam do tego, żeby pozbyć się pewnych butów, w których nie chodzę i długo nie chodziłam, ale było mi szkoda. No ale to wiecie, to zobaczycie przy porządkach w butach. Natomiast teraz lecę zrobić herbatkę i zabieram się za torebki. Zaraz jeszcze muszę te torebki z denkami gdzieś tam ustawić. Natomiast tak wyglądają moje torebki. Stwierdziłam, że ten eukaliptus też mi tutaj nie pasuje. Wolę mieć wyeksponowane swoje kapelusze. No i od góry tutaj mam wazon po babci. Tutaj mam taki, ten jest kryształowy, ten jest taki ala kamionkowy z Pepco. Świecznik ze złotą świeczką. Moja torebka Furla i Elizabeta. Tutaj dobrze widać, jaka jest różnica. To jest największa Elizabeta, Furla. Chyba był jeden rozmiar, nie pamiętam. No i teraz tak, torebki. Z lewej ciemne, z prawej jaśniejsze. Ciemne tutaj mamy Corsa, mamy Zarę, mamy Pinko tą malutką, znowu Corsa i znowu Corsa. Ta torebka jest, nie pamiętam skąd, natomiast ona jest taka zamszowa. Uwielbiam ją, ja kupiłam ją na Zalando, jaka to marka, nie wiem. Tutaj mamy Fabiole i Bigordi. No i tutaj mamy dwie Zary. I powiem Wam, że tak się zastanawiam, że najchętniej nie mam w planie żadnych torebek, żadnych zakupów torebkowych. Najchętniej to powtórzyłabym dokładnie ten model, w dokładnie tym kolorze i byłabym usatysfakcjonowana w 100%. Mam jeszcze takie małe koszyki, znaczy jeden mały koszyk, jeden duży koszyk. Zastanawiałam się nad tym, żeby zaszaleć i w tym roku może kupić sobie taki koszyk sztywny, bo mi się podoba, natomiast no, on nie jest zbyt praktyczny na podróże. Natomiast tak wyglądają moje torebki, tak jak mówię, zakupu żadnej nie planuję. Teraz jeszcze muszę tylko ten grajdołek ogarnąć i będzie zrobione, ale cieszę się, słuchajcie, że się za to zabrałam, bo to zajęło mi chwilę.
Natomiast wygląda to o wiele lepiej. No i już nie ma tego, wiecie, tej góry kurzu tutaj, także jestem zadowolona. Dajcie znać, czy wy planujecie zakup jakiejś torebki. O, albo dajcie znać, jaka jest wasza wymarzona. Bo ja nie mam wymarzonej torebki. Śmieję się, kochani, sama do siebie, bo nawet mi herbata nie zdążyła ostygnąć, a już to zrobiłam. Proszę bardzo. Serio, jest jeszcze gorąca. I to jest niesamowite, że człowiek ma... mam wrażenie i mam nadzieję, że każdy z nas tak ma, że są jakieś takie rzeczy, które odkładamy, których zrobienie w naszej głowie to urosło do niebotycznych rozmiarów wysiłku, a prawda jest taka, że zajmują kilkanaście, czasami pewnie kilka minut. I to jest niesamowite, że bardziej to przekładamy, że bardziej męczy nas właśnie samo tego przekładanie, myślenie w ogóle o tym, niż zrobienie tego. No, na moim przykładzie. Naprawdę nie było trudno i naprawdę trwało to kilkanaście minut chyba, jak nie kilka. Także dajcie znać, czy macie takie rzeczy do zrobienia, albo czy już zrobiłyście takie z okazji wiosny, czy ogólnie. Jestem bardzo ciekawa. No ja chciałam powiedzieć, pochwalić albo pożalić, teraz w sumie nie wiem, ale chyba pożalić bardziej, że nareszcie w akcie odwagi zapisałam się do dentysty. I dlaczego mówię w akcie odwagi? Dlatego, że zapisałam się na usuwanie kamienia i później na przegląd. Dlaczego w akcie odwagi? Dlatego, że ja usuwanie kamienia przechodzę traumatycznie. Bardzo mnie bolą dziąsła, boli mnie wszystko. I to jedno, kosztuje to w cholerę. A drugie to to, że u mnie ściąganie kamienia i później przegląd zwiastuje nadchodzący maraton, ponieważ ja zęby niestety mam bardzo słabe, mam prawie wszystkie leczone i nigdy jeszcze nie wyszłam z przeglądu tak, żeby usłyszeć, że pani Magdo, wszystko jest ok, widzimy się za, nie wiem, pół roku czy za rok. Nie, zawsze jest to do robienia, więc jak zacznę, wizytę mam jakoś w połowie chyba maja, pierwszą, więc myślę, że jak zacznę w maju, to może do Vlogmas się wyrobię. No, chciałam wam to już powiedzieć, że jeśli ja to tyle przekładałam i wy to też przekładacie, to weźcie, chodźcie, zapiszcie się ze mną. Będzie nam raźniej. Kiedyś właśnie ktoś mi zadał pytanie, nie pamiętam, czy Krzysiek, czy ktoś z życia realnego, czy ktoś z życia internetowego, co bym wolała? Iść do dentysty bez znieczulenia i nie płacić? Czy iść ze znieczuleniem i płacić tak jak chodzę? Nie wiem, to są dla mnie tak ciężkie tematy. Dla mnie dentysta jest najgorszym lekarzem. Autentycznie nie ma lekarza, którego ja bym bardziej nie lubiła niż dentysta. Przepraszam wszystkich dentystów, higienistki i tak dalej, ale ortodontów, ale nie pałam do was sympatią przez traumy z dzieciństwa, które się tylko pogłębiają w dorosłości. Mnie boli, jak ja wchodzę przez drzwi, rozumiecie? Jak czuję zapach już tych dentystycznych rzeczy, mnie autentycznie boli żołądek. Więc jest super, bo sama sobie to robię. Także chciałam wam się pochwalić moim aktem odwagi. Dajcie znać, jaki lekarz jest u was takim aktem odwagi. Jestem bardzo ciekawa, bo w sumie to każdy ma swoje, to nie ma reguły. Niektórzy się boją pobierania krwi, źle je znoszą, gdzieś tam mdleją. Kobietę ginekologa, no albo właśnie dentysta. Jestem ciekawa, jaki lekarz jest u was. Strasznie mi się nie chce, no ale już co, no naprawdę, już trzeba. Także chciałam się wam tym pochwalić, dajcie znać, co wy przekładacie, co odkładacie. Ja idę, poczekam jeszcze chwilę, aż ta mięta ustygnie i zajmuję się trochę montażem, no jak żeby inaczej. Moi mili, dopadło mnie zmęczenie. Trochę, pomontowałam dla was film i wiecie co, stwierdziłam, że idę wziąć kąpiel. I słuchajcie, u nas kąpiel to jest przedsięwzięcie logistyczne, dlatego że najpierw trzeba umyć wannę, zanim się weźmie kąpiel, bo tak naprawdę codziennie praktycznie myje się terierka. Więc gdzieś tam ten osad się osadza, jakby jak bierze się prysznic, to nie masz takiego problemu. Oczywiście, że wiecie, tą wannę się spłukuje, natomiast ja mam coś takiego, że wiecie, raz na ruski rok biorę kąpiel, nie? To wszystko musi być idealnie, wanna musi być idealnie czysta, więc idę najpierw przygotować łazienkę, żeby móc wziąć kąpiel. I ostatnio jak sprzątałam szafie, w tym takim dużym pudle, w którym mówiłam wam, że mam mydło i powidło, znalazłam bardzo dużo bomb do kąpieli i dzisiaj też właśnie jedną z nich wykorzystam, więc chciałam wam podsumować korektor pod oczami, bo uważam, że wygląda naprawdę ładnie. Gdyby ktoś teraz się mnie zapytał, który wolałabym kupić, czy ten z Neo Makeup, czy z Eveline, tylko, znaczy może nie tylko, ale głównie ze względu na
opakowanie, bo tak jak mówiłam, no ja mam, wiecie, w soczewniku, w pojemniku na soczewki, natomiast naprawdę dużo z Was narzekało na ten Neo Makeup i ja wiem, że jeśli coś ma mi uprzykrzać codzienne użytkowanie, to ja tego nie chcę. No i właśnie ten Zeveline uważam, że jest fajną opcją, bo naprawdę jest trwały, słuchajcie, no burza, nie burza, cały dzień, w ogóle jakoś dzisiaj naprawdę ten make-up się ładnie trzyma, więc bardzo prawdopodobne, słuchajcie, że jednak raczej ten zakupię i co dziwne, chociaż nie wiem jak będzie latem, mimo tego, że ja twarzy nie opalam, to się zastanawiam, czy latem nie byłby zbyt jasny, bo dla mnie teraz to już jest taki maks, jaśniejszy chyba już... Jakby był, to mogłoby być troszeczkę za dużo, robiłby taki efekt odwrotnej pandy, ale naprawdę fajny korektor. Dajcie znać, czy go znacie. Co, ja lecę zmywać już swój make-up, który mi dzisiaj wyjątkowo dobrze siedzi, że tak powiem. I kończę na dzisiaj. Lecę pod prysznic, lecę brać kąpiel. Nie wiem, może włączę sobie jakiś podcast. W ogóle nie wiem, czy kojarzycie. Nie wiem, czy wy to wiecie, ale Alice Vlog Channel wydała swój podcast. Nazywa się Ale Najpierw Kawa. I będę słuchać każdy odcinek. Jestem bardzo ciekawa, będzie można Alice poznać z innej strony trochę niż tej YouTube'owej. Jestem w ogóle mega ciekawa, jaki ma pomysł. Słuchało się tego bardzo dobrze, tak luźno i tak dalej, więc sprawdzę, czy jest coś nowego. I co? I coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, ale jak zwykle poszło. Poszło. No, więc włączę sobie podcast, może jakąś świeczkę sobie zaniosę, nie wiem, ale dzisiaj mamy oddzielny wieczór, nie jest jeszcze... Czekajcie, nie jest jeszcze mocno późno, więc mogę sobie trochę poleżeć w wannie, bo powiem Wam szczerze, że po tej burzy i po tym spacerze taka jestem, że przydałaby mi się ciepła kąpiel. Wypiłam ciepłą herbatę, zrobiło mi się gorąco na chwilę, ale teraz znowu gdzieś mnie ten chłód dopada, więc zrobię sobie pielęgnację, poleżę sobie w wannie. A my, kochani, widzimy się w kolejnym vlogu, w którym to, tak mi się wydaje... No chyba będę nagrywać. Będziecie mogli zobaczyć, jak spędziliśmy nasze święta wielkanocne. No. Dajcie znać, co obstawiacie. Dobra, kończę. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa! Zostawcie kciuka w górę. W brzuchu mi burczało, słyszeliście? O, mam nadzieję, że nie słyszycie. Zostawcie mi kciuka w górę, jeśli dzisiejszy film przypadł Wam do gustu. Pamiętajcie, żeby mnie zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ, kochani, no co, no powiem to głośno kolejny raz. Idziemy po 7000 subskrypcji, co już jest jakąś dla mnie liczbą. Więc idźmy. Idźmy razem. Także do zobaczenia. Ściskam Was serdecznie. Buziaki. Pa!